Hola, pendejo. Hola, pendejo. Mati, co gramy później w ten? W mumie jakieś? Bo wczoraj nie pograliśmy. Czy nie gramy? Dawaj. Dobra. Kurde, do tych lekarskich pierdół to się niedługo sam pogniotę cały. Bo ich, kurde, za dobrze ich karmicie. Ja bym ich, kurde, tak nakarmił, że oni już by nie chcieli. Oni już przed kolacją by spierdzielali. To nie moi goście. No to jeszcze lepiej. Czego mi tu pukasz, palancie, kurde, weź mi lepiej daj, otwórz mi, kurde, open the door for me. Jeszcze lepiej, jak nie twoi goście. Nie musisz się nimi zajmować. Kto tam, kurde, jest i czemu mnie denerwuje? Czemu tam tuptasz? Dokąd tupta nocą jesz? Czemu nie mogę otworzyć tych drzwi? One są zamknięte. Aha, bo tu już się, dobra, tu już się pozmieniało. A, i kupiłem Mati tą gierkę. Nie wiem, czy widziałeś, że na Discordzie napisałem. Ale nie wiem, czy ja ją będę mógł zestreamować. Hello! Co tu się wyrabia? Tak, no, tego bista. Ty, no, za taką cenę, nie? To nawet jak nie miałbym zamiaru w nią grać, to niech sobie w bibliotece siedzi, nie? Jeść nie woła. Tam ktoś biega. Ja nie mogę tam się dostać. Tutaj też się nie mogę dostać. O co tu chodzi? O, już mogę. Dobry wieczór. Zostałem Halinkę? Nie, ale zostałem lalkę bez dłoni. Znaczy bez ręki. Kupiłem, no. Tylko tam widziałem, że te wymagania wszystkie spełniam, tylko grafa by mi się lepsza przydała. Całe szczęście już trochę tanieją te grafiki, nie? Tylko że ja się teraz też wykosztuję na te różne jakieś, kurde, leki, rehabilitacje, inne gówna. Mój teściu, byłem po leki, nie? I teściu usłyszał, ile zapłaciłem. On mówi: o, to ja też tyle płacę za lekarstwa, nie? A teściowa mówi: no, tylko że ty płacisz za wszystkie tyle, nie? A ja zapłaciłem za jedno opakowanie tabletek na miesiąc tyle, co on za wszystkie, nie? A do tego jeszcze dochodzą cztery inne różne, kurde, jakieś prochy. Przewalona, nie? No ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz, nie? This door leads to another corridor. No wiem, ale ja muszę open it. Ja need, kurde, kątówka. No, nie biegaj po korytarzu.
kiedyś były drzwi. Powiem ci, Mati, że nie zawsze. Czasami odwrotnie. No nie w moim przypadku, ale czasami jest odwrotnie, nie? Kurwa. Jak mam tak żyć, to już lepiej wcale, nie? Jest tak trochę. Największy plus z tego całego kurde bałaganu, nie? To to, że rzucam w sumie, bo jeszcze nie mogę powiedzieć, że rzuciłem. Po pół roku chyba będę mógł dopiero powiedzieć, nie? Że rzucam palenie i w ogóle mnie nie ciągnie, nic a nic, nie? Nawet jak stałem przy palaczu i czułem dym, to miałem totalnie w niego wywalone, nie? Że on sobie stoi i pali. Nic mnie nie ruszało, nie? Ale jak kiedyś próbowałem rzucić, to kurde, to się nie udało dwa razy, bo jak tylko poczułem dym, papierosa, to od razu mnie ciągnęło też, żeby zajarać. Nawet w sumie jak nie czułem, to tam po drugim czy trzecim dniu, nie? To już, no właśnie, kurde, to strach jest, kurde, ten. To pewnie ze strachu już, nie? Strach jest dobrym tym, motywatorem. Wychodzi na to. No, ważne, że działa, nie? Spoko. Kurde, i teraz... Aha, bo ja muszę tam iść naokoło. Żeby go ocalić, kurde. Dobra, kogo chcesz ocalić? Czego, kurde, mi tu pukasz? Hola! Znaczy, halo, hola. Kurde, w mordę jeża. Zaraz.
odjadę. Małpo, ty kurde, będziesz mnie straszyć. Pogorzałe przyjechał do Kaliningradu i przy okazji wstąpił sobie do opuszczonego budynku, żeby sprawdzić legendę, czy tu straszy.
A co? Siema, asystent. Dobrze. Zaraz, zaraz reset będzie po tym i lecimy z Beyondem. Chciałem po prostu to dokończyć i mieć już całość na YouTubie i wtedy usunąć z dysku i lecieć dalej, bo tak mam kilka gier zaczętych i żadna nieskończona. A tak już dwie dzisiaj odeszły. Ta i Liars of Fear 2. Ja pierdzielę, jak ja się na tym męczyłem. Chyba na żadnej grze się tak nie męczyłem jak na Liars of Fear 2. Nie polecam. Nawet w pierwszym odcinku na YouTubie zmieniłem tytuł i na początku jest drukowanymi omijać szerokim łukiem. Żeby nikt nie chciał tego oglądać, bo tylko straci kilka godzin dobrych. A ogólnie to w porządku. A, już bateria umarła, to już sobie nie pofilmujemy. Niestety. Co ty mi tu, kurde, szepczesz? No, i byś oddała mi światło może, co? Koleżanko, sympatyczna. Gdzie ty jesteś? No nie, bateria niestety. Już nie odżyje. No i dobra, i to chciałem mieć właśnie na YouTubach, także 10 minut przerwy i lecimy z Beyondem.